Na samym początku obiecałem ekipie z Kości Piony i Bastiony, że będą pozdrowienia, także pozdrawiam mamę Marka. No dzień dobry, dzień dobry. I trochę czasu minęło, jeśli chodzi o newsy planszówkowe. Trzeba powiedzieć coś o październiku, pomimo tego, że październik już się kończy, także właśnie dzisiaj będą newsy, ciekawostki, przeróżne, mniejsze czy większe dramki, raczej mniejsze, ale także różne informacje konwentowe. Także pamiętajcie na samym początku, jeśli podoba Wam się taki format, jeśli przychodzicie tutaj tylko po to właśnie, żeby oglądać te moje newsy, dajcie coś od siebie, zostawcie komentarz, dajcie lajka i subujcie mnie, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i zaczynamy, przechodzimy już do informacji. Musiałem powrócić do mojego zeszytu z informacjami, bo gdzieś zgubiłem tą swoją plakietkę. Także najpierw informacje konwentowe. Jeśli chodzi o konwenty, to w sobotę 4 listopada odbędzie się kolejna edycja naszej lokalnej imprezy, czyli Kalisz gra w planszówki. Także jeśli jesteście z okolicy, nie będziecie mieli co robić w sobotę 4 listopada, to wpadajcie do Kalisza, do akceleratora kultury, trudne słowo, i tam możecie sobie pograć w planszówki. Ja zrobię wszystko w mojej mocy, żeby tam także się pojawić. No i teraz o konwencie, ale gramy, mówiłem już nie raz i nie dwa, więc tylko przypominam, że odbędzie się on 18-19 listopada. Będzie masa wydawców, masa przeróżnych atrakcji, ale także będzie finał 30 kg u Kaczmara, ponieważ my jesteśmy jego gośćmi oczywiście. Nagrywaliśmy ostatnio teraz w Trójmieście, znaczy tam nagrywaliśmy pierwsze części, a finał właśnie, czyli finałowa dziesiątka 30 kg, czyli wielka lista przebojów u Kaczmara najlepszych gier. Finał będzie właśnie miała na Alegramy. No i dalej, 25 listopada w Canis Lupus w Klubo Kawiarni z Gralnią. Oczywiście jest to także nasz sklep partnerski Canis Lupus w Poznaniu. Jeszcze raz, 25 listopada odbędzie się wielkie otwarcie nowej gralni. Tam będzie duża impreza, ale jeśli o to chodzi, to do tej informacji jeszcze wrócę w tym odcinku. No i teraz kolejne przypomnienie. 2 grudnia odbędzie się festiwal Wawa Gra na PGE Narodowym. Jeśli chodzi o ten sam termin, ale tutaj będzie impreza 3-dniowa, ponieważ od 1 do 3 grudnia w Jarosławiu, nie mylić z Jarosławcem, bo znajdziecie się zupełnie po drugiej stronie Polski, odbędzie się kolejna edycja planszówek w opactwie. No i to było odnośnie konwentów, a teraz przejdziemy sobie do przeróżnych ciekawostek. I na samym początku taka naprawdę fajna ciekawostka, która trochę wygląda jak kampania reklamowa gry, ponieważ wydawnictwo Gemelin Games, czyli ci oczywiście od różnych Tiny Epików, ale także Galacta teraz będzie wydawać ich większą grę, mniejsza z tym. Gemelin pochwaliło się bardzo ciekawą akcją, ponieważ jakiś czas temu był Kickstarter ich nowego Tiny Epica, czyli Tiny Epic Crimes. Tam walczyliśmy z crime, czyli walczyliśmy z przestępcami, z przestępstwem ogólnie, i tam też są takie trochę mechaniki dedukcyjne. No i co się okazało, że teraz już gra miała trafiać do wspierających, jeszcze tak naprawdę nie wyszła z głównych magazynów, a w internecie ktoś już zaczął sprzedawać i pochwalił się nawet zdjęciem kartonów, nowych, świeżutkich, jeszcze ostreczowanych, ofoliowanych kartonów, na których właśnie stały gry. No i wrzucił taką ofertę. No i wydawnictwo Gemelin Games zaczynało się zastanawiać, skąd to i dlaczego, skoro gry jeszcze nie wyszły. No i niestety, jak skontaktowali się z magazynem, skontaktowali się z partnerską firmą, która odpowiada za ich dystrybucję właśnie gier, no to okazało się, że niestety, ale zginęło kilka palet. No i wspólnie z policją Gemelin odnalazło właśnie tego sprzedawcę, odnalazło ten magazyn, gdzie te kartony ukradzione były przechowywane, zrobili wielką akcję, taką mini obławę nawet, pojechali, pomimo tego, że to było w innym stanie. No i w ten sposób właśnie odzyskali, tu mam zapisane, odzyskali 36 kartonów, w których było prawie 2000 gier, właśnie Tiny Epic Crimes. I naprawdę to wygląda jak jakaś akcja marketingowa. No ale czymkolwiek to nie było, to oczywiście należy się cieszyć, że wszystkie gry trafią do wspierających. To
taka bardzo fajna ciekawostka była właśnie, o której chciałem Wam powiedzieć. A teraz kolejna ciekawostka, ale trochę mniej fajna. I no niestety, ale tutaj jest to sprawa grzyba w kosmosie. I tym razem niestety, ale nie jest to dodatek do nowego Nemezisa, ponieważ tam też walczymy z grzybem w kosmosie. No ale tutaj niestety grzyb znalazł się w kosmicznej grze, która za chwilę miała pojawić się u nas za pośrednictwem wydawnictwa Galacta i oczywiście chodzi o Adel. Niestety, ale okazało się, że w egzemplarzach jest pleśń i wszystko musiało cofnąć się do fabryki, znaczy tak naprawdę być wydrukowane na nowo, bo Chińczyki nie będą czyścić to z tej pleśni. Także niestety, ale na grę Adel będziemy sobie musieli troszeczkę poczekać. Z jednej strony bardzo szkoda, z drugiej strony dobrze, że nie dostaliśmy rzeczywiście tych gier, że Galacta i tak naprawdę inni wydawcy, ponieważ ponoć wszystkie wersje językowe zawierały tą pleśń, że nie było tak, że ktoś przymknął na to oko i później wysyłał jakieś pakiety naprawcze na to, co zaszło tą pleśnią. Inne wydawnictwa już tak robiły, chyba w przypadku Nemezisa były dosyłane po prostu te woreczki. Ale z tego, co widziałem po przeróżnych komentarzach, jak Wy na to reagujecie, no to zdecydowana większość osób mówi, że w sumie to dobrze, że lepiej poczekać i dostać dobry produkt, niż no, po prostu mieć pleśń w pudełku. Okej, i teraz kolejna rzecz. Dużo osób, czy to prywatnie, czy gdzieś tam w komentarzach, pytali mi się, co ja uważam odnośnie tej zmiany i tej takiej dramki związanej ze sklepem Ale Planszówki. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, no to w dwóch słowach przypomnienia, Ale Planszówki zmieniły tak naprawdę stronę sklepu oraz zmieniły swoją politykę odnośnie programu lojalnościowego, ciężkie słowo. Zostało to oczywiście obcięte, czyli ludzie, którzy pracowali sobie na zniżki, co prawda teraz te stałe rabaty, zniżki lojalnościowe mają mniejsze, ale wszystkie ceny na stronie poszły w dół od 4 do 8%. I teraz tak, wiem, że dużo osób chciało, żebym ja się także wypowiedział w tym temacie, wiem, że Kaczmar ostatni swój odcinek Geek Factor News właśnie poświęcił całej tej sprawie, dużo osób chciało, żebym ja się też wypowiedział, ale biorąc pod uwagę, że my mamy inny swój sklep partnerski i niestety na ten temat ja nie mam za dobrego zdania, za dobrze bym się nie wypowiedział, ponieważ zabieranie zniżek stałym klientom, którzy lata sobie na to pracowali po to, żeby rozdać tak naprawdę porówno wszystkim, no dla mnie to nie wygląda za dobrze. No i ogólnie gdybym zdisował cały ten temat, gdybym wypowiedział się szerzej, to też mogłoby to nie wyglądać dobrze, biorąc pod uwagę, że mamy inny partnerski sklep. Także tylko właśnie takie jedno słowo, dwa słowa ode mnie, że ja uważam, że cała ta zmiana i wszystko mogło być zrobione troszeczkę lepiej. Przede wszystkim komunikacja z tym mogła być dużo lepsza. Ale teraz dalej. O, i w sumie dalej zostajemy przy tematach nieciekawych, ponieważ jeszcze raz będziemy musieli wrócić do wydawnictwa Mythic Games, ponieważ kolejna sprawa, gdzie znowu żądają więcej pieniędzy i tym razem po raz drugi żądają więcej pieniędzy o The Darkest Dungeon. Jak wiecie, The Darkest Dungeon, czyli już ta legendarna gra z Kickstartera, która nigdy nie może dojść do wspierających, ponieważ wydawnictwo nie ma pieniędzy i żąda sobie coraz więcej, no to tak jak zaśpiewali sobie pierwszą dopłatę od wspierających, i wtedy zagrozili, że wysyłka gier, jeśli takiej wypłaty się nie zrobi, to wysyłka gier może się znacząco opóźnić, no to tym razem zaśpiewali sobie kolejną dopłatę i ci, którzy zapłacili już wcześniej, to teraz znowu będą musieli dopłacić. Oczywiście jakąś różnicę, którą oni sobie zażądali, no ale znowu będą musieli dopłacić i tym razem to już wiadomo na 100%, że ci, którzy nie zrobią dopłat, to nie dostaną swoich gier w ogóle. Także jest to naprawdę bardzo duży problem i bardzo duża zagwozdka dla tych, którzy albo wcześniej nie zapłacili i teraz po prostu mają informację, że nie dostaną swoich gier. No i także dla tych, którzy zapłacili, muszą dopłacić i pytanie, czy w ogóle ta gra dojedzie, czy w ogóle ta gra dojdzie i czy wydawnictwo po raz trzeci nie będzie chciało pieniędzy i my będziemy tylko płacić i wrzucać pieniądze na tą górkę, a koniec końców i tak nie zobaczymy The Darkest Dungeon, nie zobaczą osoby, które za to zapłaciły, tak? Dajcie znać, co o tym myślicie, dajcie znać przede wszystkim, czy wspieraliście Darkest Dungeon, czy czekacie na to. Ja czekam na moją grę, ale w wersji polskiej, ponieważ ja już
Uhuhu, kiedy to było. Opłaciłem oczywiście w Lucrum Games. Nadal czekam, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie oczywiście to jak najwcześniej. I teraz kończymy z dramkami i przechodzimy już tym razem do rzeczy miłych, ponieważ tutaj mogę potwierdzić, bo tak, wiem, że informacje gdzieś po internecie krążą, ale bardzo dużo osób mi zadaje takie pytania prywatnie, co z Rootem. Czyli oczywiście chodzi o nowy dodatek Marauders Expansion, czyli dodatek Maruderzy do Roota. Z tego co wiem, oczywiście już jakiś czas temu wszystkie pliki zostały zaakceptowane. To co miało się drukować w Chinach, to już płynie, już jedzie, o ile już nie jest w Polsce. Jeśli chodzi o zaakceptowane proofy, to one się drukują, albo być może już się wydrukowały. No i zaraz za momencik rusza właśnie druk na szeroką skalę. A że to drukuje się w Polsce, no to na ten moment jesteśmy zapewnieni, że gra, dodatek ukaże się w tym roku. No chyba, że nie wiem, pojawi się chiński nowy rok w Polsce, albo jakieś inne nieprzewidziane rzeczy. Ale tak, na tą chwilę wiadomo, że dodatek będzie w tym roku. No i teraz przechodzimy do kolejnej informacji i tutaj powiemy sobie w dwóch słowach o planszowej grze roku. Jeśli chodzi o coroczny plebiscyt planszowa gra roku, no to teraz już mieliśmy finał, poznaliśmy laureatów na targach książki w Krakowie teraz. No i zaprezentuję Wam kto w jakiej kategorii, jaka gra oczywiście w jakiej kategorii zwyciężyła. Jeśli chodzi o kategorię dla dzieci, to wygrała gra W krainie baśni od wydawnictwa Muduko. Jeśli chodzi o gry rodzinne, wygrała gra Acropolis od Lucky Duck Games. Na najlepszą grę dwuosobową Kapituła, ponieważ to Kapituła oczywiście głosuje, Kapituła wybrała Splendor Pojedynek. Grę imprezową wygrały Fenomenalne Gluty. I przy glutach to naprawdę super, ponieważ my trzymaliśmy wszystkie kciuki za właśnie gluty. Z grą tematyczną także udało nam się zgadnąć, ponieważ najlepszą grą tematyczną okazał się Frostpunk. Jeśli chodzi o grę średnio zaawansowaną, jest to Turbo. Nagrodę gry eksperckiej wygrali Władcy Ziemi. A najładniejszą grą, czyli tak samo jak przewidywaliśmy, okazał się Flamecraft. Najlepszym autorem został Adam Kwapiński, czyli nie same gry, ale także autorzy. Oczywiście wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy. No i przechodzimy do kolejnego działu, a kolejnym działem, jak zawsze w newsach, jest coś związanego z naszym sklepem partnerskim Canis Lupus. 25 listopada odbędzie się otwarcie nowej gralni właśnie w Canis Lupus. No i odnośnie tego kilka informacji. Oczywiście oprócz tego, że możecie wpadać na gralnię, będzie naprawdę tam masa gier. Wydawcy tutaj się postarali, żeby zaopatrzyć gralnię Canis Lupus w masę gier. No to odbędzie się tam także wielki quiz planszowy. Na ten quiz wpadnie ekipa z wydawnictwa Rebel, będzie tort, możecie się zapisywać właśnie na taki quiz. Oczywiście będą nagrody, wartość nagród przy pełnym obłożeniu miejsc, czyli około 60 miejsc, będzie to na tą chwilę około 6000 zł. Także naprawdę będzie tutaj cała masa nagród, będziecie mogli się łączyć w grupy, ponieważ w tym quizie będzie to właśnie taki quiz grupowy. Także my zapraszamy do tego, żeby brać udział w takim quizie, nawet jeśli przyjedziecie sami. Oczywiście będziecie wtedy mogli się połączyć z kimś w grupie i być może znajdziecie sobie kompanów do grania na najbliższe lata dzięki takiej okazji. Oczywiście będę tam także ja, będę także starał się namawiać inne osoby z naszej branżuni planszówkowej, żeby także przyjechali w listopadzie, pojawili się tam. No i co? I myślę, że będziemy umawiać się z Wami na jakieś granie. Na pewno przywiozę Feed the Kraken, a co jeszcze? Być może ktoś by chciał zagrać ze mną w Roota? No zobaczymy, albo na Facebooku, albo tutaj właśnie na YouTubie zrobimy jakąś ankietę, zrobimy jakieś zapisy, także będziecie mogli się zapisywać i wtedy oprócz tego quizu, to na pewno przez cały tam dzień, jak to będzie ta impreza, będziemy sobie w coś razem grać. No i teraz przechodzimy do konkursu, ponieważ jak są newsy, jak jest Canis Lupus, to oczywiście także jest konkurs. Do wygrania będą eksplodujące kotki dobro kontra zło oraz eksplodujące kotki koci złodziejaszek. Także dwie osoby będą mogły wygrać właśnie takie oto gry. No i co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie i jak to wygląda? To co zawsze. Ale jeśli ktoś by nie wiedział, to po pierwsze trzeba subskrybować mój kanał, po drugie trzeba wejść sobie na Facebooku na sklep Canis Lupus i tam zalajkować, obserwować ich sklep, a po trzecie trzeba zostawić komentarz
komentarz pod tym filmem, dać znać, że bierzecie udział w konkursie. Powiedzmy, że za około tydzień z hakiem, bo zawsze się z tym spóźniam, odpowiemy pod zwycięskimi komentarzami, żeby skontaktować się z nami w celu wysyłki nagród. No i co? To było odnośnie konkursu i teraz przechodzimy do przeróżnych ciekawych zapowiedzi, czyli jakie to wydawnictwa, tak patrzę, tym razem nie polskie, ale jakie wydawnictwa zagraniczne zapowiedziały różne fajne gry. Po pierwsze, może nie do końca gra planszowa, ale w oparciu o grę planszową Blood Rage pojawi się nowy RPG od Simona, także tutaj będzie nowe uniwersum RPGowe, więc wszyscy RPGowcy możecie oczekiwać, ponieważ na konwencie Lucca we Włoszech, czyli od 1 do 5 listopada, tam zostanie zdradzonych więcej szczegółów odnośnie właśnie tego nowego RPGa. Następna informacja od wydawnictwa Ion Game Design, czyli oczywiście od tych ludzi od przeróżnych paksów. Wiedźmy wiodą prym, pojawia się coraz więcej gier o wiedźmach i tym razem pojawi się także nowy paks o wiedźmach, czyli paks Maleficum Fall of the Witch Hunters. 24 października będzie kampania na Kickstarterze. Co tutaj będziemy robić w grze? Przede wszystkim każdy z graczy będzie wykonywać po dwie akcje, albo będziemy wykonywać je z naszych planszetek, albo ze zdobytych sprzymierzeńców. I będziemy starać się, ponieważ w tych chyba wszystkich nowych teraz grach o wiedźmach, to tutaj bronimy wiedźm albo wcielamy się we wiedźmy, no to tutaj tak samo. Będziemy starać się usuwać narastające przerażenie, narastającą histerię, która pojawia się na mapie Anglii. Będziemy tam starali się także chronić wiedźmy przed łowcami czarownic i przed procesami. Oczywiście jak gruszy Kickstarter, to na pewno dowiemy się więcej. Ale teraz kilka informacji o dodatku do gry, którą już Wam pokazywałem, która będzie wydana także w Polsce przez Portal Games niestety w następnym roku i oczywiście chodzi o grę Ahoy. Pojawi się dodatek do gry Ahoy, który wprowadzi 4 nowe frakcje. Także jeśli kogoś interesuje ten temat, to dwa słowa o dodatku do Ahoy. Przede wszystkim pojawią się tutaj alternatywne wersje dwóch frakcji z podstawki, czyli tym razem rekiny zamienią się na orki, a mięczaki i ślimaki zamienią się na żółwie. Ale także pojawią się dwie nowe frakcje i tutaj one są naprawdę bardzo fajne. Po pierwsze są to koralowi piraci. Frakcja koralowych piratów będzie werbowała kapitanów na swoje statki. Zaczyna z małą ilością statków, będzie wrzucała tych statków coraz więcej, o ile właśnie będzie werbować załogę jako kapitanów do tych statków. Każdy kapitan ma do spełnienia swój specjalny cel, jeśli chodzi o załogę. Każdy kapitan poszukuje konkretnej załogi o konkretnych symbolach. Także następne karty załogi możemy werbować już nie na kapitanów nowych statków, ale właśnie na tą załogę. Jeśli wypełnimy taki cel, za to będziemy zdobywać punkty zwycięstwa, ale ostatnia frakcja, najbardziej chyba asymetryczna, najbardziej różna, to jest Lewiatan, czyli gracz tutaj grający Lewiatanem wciela się w takiego wielkiego węża, w Snake'a, no i ten Snake na planszy gry gra w Snake'a, ponieważ będziemy musieli poruszać się, przemieszczać się tym morskim wężem po tej mapie, żeby zjadać różne elementy innych graczy i po to, żeby się rozrastać, czyli żeby nasze ciało, nasz ogon był jak najdłuższy. Będziemy rozwijać swoje przeróżne atrybuty, m.in. atrybut szczęk, żeby zjadać większe rzeczy i żeby szybciej powiększać cały ten swój ogon. Także jestem bardzo ciekaw tego nowego dodatku. Na razie mam tylko jakieś szczątkowe informacje z streamów od Leather Games, które oglądam. No ale tak, liczymy, że do tej wspaniałej, asymetrycznej gry Ahoy, która naprawdę nam się bardzo, bardzo spodobała, będą pojawiały się dodatki, które wprowadzą jeszcze większą asymetrię. I to było odnośnie dodatku do Ahoy. A teraz taka szybka informacja, ponieważ na razie zostało nam pokazane tylko pudełko. Będzie to kolejna gra od wydawnictwa Cool Mini or Not. Gra będzie się nazywała Dead Keep. Co wiemy? Wiemy, że to będzie znowu gra wrzucona w jakiś generyczny, podejrzewam, świat fantazy, ale zilustrowany przez fenomenalnego artystę Paula Bonera, który głównie pracował dla Games Workshop. Wiemy, że będzie to gra autorów Zombicide'a oraz że więcej dowiemy się w drugim kwartale roku 2024. Najprawdopodobniej wtedy także wystartuje kampania crowdfundingowa. No i to było wszystko z takich przeróżnych zapowiedzi. A teraz przedstawię Wam kilka ciekawych premier.
premier, które ostatnio miały miejsce. Nie będę tutaj przedstawiać wszystkich. Macie kalendarz na Plancheo, macie także innych twórców na YouTubie, którzy przechodzą przez wszystkie premiery. Ja przedstawię Wam te, które dla mnie są ciekawe, a później przejdziemy sobie jeszcze przed sprzedażę oraz przez update'ik kanału. Także, jeśli chodzi o premiery, miała miejsce premiera gry Icaion od wydawnictwa Galacta. Będzie to gra euro w połączeniu z mechanikami Area Control oraz w połączeniu z budowaniem silniczka. I tutaj taka dosyć ciekawa informacja, że Icaion jest kontynuacją gry Mystea i Icaiona razem z Mysteą możemy połączyć, żeby dostać tak naprawdę trzecią grę. Jeśli już ograliście sobie to, połączyliście to, dajcie znać w komentarzu, czy to działa, bo naprawdę jestem bardzo, bardzo ciekawy. Kolejną ciekawą premierą będzie gra od wydawnictwa Fox Games, tym razem rodzinna gra, ale kocioł. Tutaj będziemy wcielać się w uczniów czarownicy i będziemy przeglądać przeróżne skrytki czarownicy za pomocą różdżki. Musimy to robić szybko, żeby szukać odpowiednich składników alchemicznych do robienia mikstur, ale tak jak mówiłem, musimy robić to szybko, ponieważ inni gracze patrzą i zapamiętują, co gdzie leży. Także możemy im usprawnić później takie właśnie poszukiwanie składników. Kolejną grą od wydawnictwa Rebel, która miała swoją premierę, jest bardzo fajna gra, którą sobie już zdążyłem ograć, Wędrujące wieże. Tutaj będziemy przesuwać wieże, będziemy zarządzać magami, którzy rzucają czary, ale także przesuwają się po takim rondlu. No właśnie po co? Po to, żeby przesuwać przeróżne segmenty wież, żeby zakrywać innych magów. Wtedy będziemy napełniać swoje eliksiry po to, żeby móc rzucać czary. Możemy także poruszać się naszymi magami po to, żeby wskoczyć do takiej specjalnej czarnej wieży. No i właśnie jak wskakujemy tam, to pozbywamy się swojego pionka, więc nie tylko musimy pamiętać, gdzie nasze pionki zostały zakryte, ponieważ jak podnosimy jakiś fragment wieży i źle zapamiętaliśmy, że chcieliśmy właśnie oswobodzić naszego maga z takiego więzienia, źle zapamiętaliśmy, gdzie on był, no to niestety wtedy, ale nasz mag dalej będzie uwięziony, nie będziemy mogli nim poruszać, żeby de facto się go pozbyć. Bardzo fajna, lekka, przyjemna gra, także Wędrujące wieże my naprawdę bardzo polecamy. Kolejną grą, która miała swoją premierę, jest to gra tym razem z tych rodzajów exitów i będzie to Side Quest Nemesis. Oczywiście, jak to zawsze w sidequestach, będziemy musieli rozwiązywać przeróżne łamigłówki logiczne, ale tak jak ostatnio Wam pokazywaliśmy takiego exita związanego z pewną zbrodnią od Fox Games, gdzie pudełko tak naprawdę było elementem gry, ponieważ pudełko, pomimo tego, że tamto było małe, tworzyło pewną scenerię, było takie trójwymiarowe. No to tutaj w sidequestie będzie to samo, także pudełko z włożonymi ściankami stworzy nam jakąś taką trójwymiarową planszę, której także będziemy musieli używać, żeby rozwiązywać zagadki. Następną grą, która miała swoją premierę, tym razem od wydawnictwa Lucrum Games, jest gra Sabika. Tutaj będzie to tym razem już większy, spory Euras z mechaniką rondla. Ten rondel tak naprawdę jest potrójnym rondlem związanym z trzema akcjami. Z budowaniem wież, ogrodów i pałaców Alhambry, z rzeźbieniem wierszy na ścianach tego pałacu oraz z eksportem towarów wzdłuż szlaków handlowych. Jeśli więc lubicie Euraski, no to zobaczcie sobie na Sabikę. Kolejna premiera to jest Stranger Things. My Stranger Things ograliśmy. Bardzo nam to się spodobało. W samej grze, oczywiście opartej na serialu, będziemy wcielać się w postaci z serialu i będziemy musieli uratować Willa. Jeśli chodzi o mechaniki, to każdy z graczy będzie zarządzał ręką kart, która każda ta karta posiada pewną siłę i tej siły z kart będziemy usuwać na usuwanie stosów żetonów, żeby tak naprawdę wykonywać przeróżne akcje, między innymi po to, żeby ratować Willa czy zdobywać różnych sojuszników. No i to były przeróżne, ciekawe premiery. A teraz przejdziemy sobie do przedsprzedaży, czyli co niedługo pojawi się na naszym rynku. Zacznijmy sobie od dwóch przedsprzedaży od wydawnictwa Ogry Games. Będzie to Senjutsu. Gameplay z Senjutsu już pokazywaliśmy Wam na naszym kanale, także jeśli jeszcze tego nie widzieliście, możecie sobie tam wrócić, możecie sobie to zobaczyć. Jest to pojedynkowa gra, tak naprawdę od 1 do 4 graczy i tam wcielamy się w różnych samurajów, mistrzów, katany, no i toczymy pojedynki.
No i drugą grą od ogrów będzie Unmatched. Opowieści niesamowite. W przeciwieństwie do innych gier z serii Unmatched, tutaj będzie to kooperacja. I ta gra, z tego co wiem, już do nas idzie, także możecie oczekiwać odpowiedniego materiału już niedługo na kanale. Następne przedsprzedaże, tym razem od Lucky Duck Games. Po pierwsze będzie to cała seria gier Puls Legendy, a po drugie będzie to gra Upadek Imperium. I Upadek Imperium jest to dosyć ciekawy tytuł, ponieważ tutaj nie będzie to gra w budowanie miasta, tylko tak naprawdę w przetrwanie miasta, że każdy z graczy będzie posiadał przeróżne kafelki swojego miasta i będziemy się licytować o to, żeby to przeróżne katastrofy czy barbarzyńcy tak naprawdę nie spadły na nas. Upadek Imperium także niedługo pokażemy Wam na kanale. Kolejną przedsprzedażą jest Karak 2 od wydawnictwa Albi. My jesteśmy fanami pierwszego Karaka, także połączenie Karaka tak naprawdę trochę z Heroesami, ponieważ taki czujemy delikatny klimacik, takiego vibe'a od Karaka 2, może okazać się naprawdę bardzo fajnym zabiegiem. I tutaj znowu, jeśli chodzi o Karaka 2, to Karak 2 już do nas idzie i także możecie oczekiwać niedługo takiego materiału na naszym kanale. Następna przedsprzedaż będzie to od wydawnictwa Rebel Kocia Klątwa. To będzie gra słowna, w której będziemy musieli odgadywać hasło, ale w konkretnej ilości podpowiedzi. Ponieważ jeśli użyjemy za dużo albo za mało słów, no to niestety, ale to nasi przeciwnicy będą mogli punktować. Następna przedsprzedaż, tym razem od wydawnictwa Lucrum Games. Będzie to suchy, duży Euras i oczywiście będą to obsesje. W obsesjach gracze będą budować swoją talię wiktoriańskiej szlachty, głównie po to, żeby remontować posiadłość. Będą nabywać kafelki budynków z centralnego rynku oraz manipulować personelem, wykorzystując nowatorską mechanikę rozmieszczania pracowników. Udane prowadzenie prestiżowych imprez towarzyskich zwiększy bogactwo graczy, ich reputację i koneksje wśród elit. No i to były takie właśnie dwa słowa odnośnie kilku fajnych przedsprzedaży. A teraz ja wiem, że to nie jest cykl kampanijny, jeśli chodzi o Kickstartery, Game Foundry i różne właśnie takie kampanie wspieraczkowe, to od tego będzie oddzielny cykl, ale tutaj tylko takie dwie informacje. Po pierwsze, otworzył się Pledge Manager do polskiej gry Łowcy Anno Domini 1492, do której zrobiliśmy dwa materiały na tym kanale. Przedstawialiśmy Wam grę oraz robiliśmy gameplay. Także jeśli nie widzieliście, to też możecie sobie do tego wrócić. Także właśnie mamy Pledge Managera, także dla wszystkich zapominalskich. Teraz jest okazja jeszcze, żeby się tym tematem zainteresować. No i druga gra, druga kampania, także od Polaków, tym razem od Lucrum Studio. I jest to kampania na Kickstarterze karcianej gry w świecie Torgala. Oczywiście o samym Torgalu powiem nieco więcej w moim cyklu kickstarterowym. Na razie tak tylko nadmieniam, że kampania się rozpoczęła, już zdążyła się ufundować, więc bardzo duże gratulacje dla Lucrum Studio. No i wszystkich zainteresowanych odsyłam do właśnie strony kampanii. Wszystko będzie podlinkowane w opisie tego filmu. No i teraz, skoro już jesteśmy po kampaniach, to przejdziemy sobie do małego update'cika kanału. Co było i co będzie na kanale. Przede wszystkim pojawiła się lista gier na Halloween. Oczywiście Halloween jeszcze przed nami. Jeśli nie wiecie, nie macie pomysłów, co zagrać na Halloween, zapraszam do tej naszej topki, która nie jest topką, tylko jest listą. I tam oczywiście w naszych katakumbach, w naszych lochach przedstawiliśmy Wam fajne gry na tą okazję. Pojawił się także film z zasadami i z moją opinią do gry Pax Viking, także znowu wskoczyłem w skandynawskie ciuszki. Jeśli jesteście zainteresowani tą grą albo moją opinią o tej grze, no to możecie sobie właśnie zobaczyć, przypomnieć ten film. Co jeszcze się pojawiło? Pojawił się materiał odnośnie Zaklinaczy Cienia. Bardzo fajna gra od wydawnictwa Rebel. Wydaje mi się, że trochę niedoceniana, ponieważ przeszła bez echa, dużo się o tym nie mówi, a jest to naprawdę bardzo solidny tytuł rodzinny. Pojawił się także film w nowym, tym razem studio, które będzie gościło jeszcze nie raz i nie dwa na tym kanale. Przedstawialiśmy Wam grę Dream Escape, czyli tutaj będziemy uwięzieni w krainie snów. Będziemy uwięzieni przez Cthulhu i będziemy musieli się z tego wydostać. Oczywiście kampania tej gry teraz się kula. Z tego co wiem, to jeśli na kampanii pojawi się 500 wsparć z Polski, to także będziemy mieli polską wersję językową, choć na ten moment chyba ciężko do tego.
No i kolejnym filmem, który jeszcze się pojawił także w nowym studiu, tak, w tym tygodniu było dużo nowych setów, dużo nowych studii na kanale, oczywiście pojawił się, co już mówiłem, gameplay do Senjutsu. Stoczyłem z moją żoną samurajski pojedynek właśnie w grze Senjutsu, także jeśli chcecie zobaczyć, kto wygrał, jeśli jeszcze nie widzieliście, to możecie sobie odkopać to. No i okej, i to jest to, co było na kanale, a teraz dwa słowa o tym, co będzie. Przede wszystkim, koło mnie tutaj leży kilka gier. Oczywiście pokazywaliśmy wam House Order, jeśli chodzi o Circadiansów. Chcielibyśmy także pokazać drugą wersję, czyli Nowy Świt. Tym razem będzie to gra Euro. W moje ręce także wpadła gra Haru Kanty, która jest nazywana działającym dwuosobowym rutem. Zobaczymy, sprawdzimy, jeśli nam się spodoba, jeśli gra będzie warta tego, żeby wpadła na kanał, no to także wam o tym opowiem. Tutaj także stoi gra kościana. Cezar, kości zostały rzucone. Ona pojawi się wraz z innymi małymi grami, pojawi się w drugim odcinku cyklu małych gier. Oczywiście wiem, że obiecałem, że APR-y pojawi się jak najszybciej po SN, no niestety nie było czasu. Musieliśmy pokazać wam inne gry, ale obiecuję, że zrobię wszystko w mojej mocy, żeby jak najszybciej przedstawić wam te kosmiczne pszczoły, ponieważ jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna gra. Od Lucky Duck Games oczekiwany niezmiernie przeze mnie Kosmoktopus, już sobie to ograliśmy i także przedstawimy wam to niedługo na kanale, ale także od Lucky Duck Games pojawi się ich też nowy tytuł, czyli pojawi się Pyramido i chcielibyśmy jak najszybciej, chociaż to na tej kolejce To Do jest nieco dalej, ale Marvel Zombies, czyli oczywiście nowego Zombicide'a od wydawnictwa Portal w świecie Marvela także wam pokażemy. I teraz co jeszcze pojawi się na kanale? Będą to planszowe usprawnienia, kolejny odcinek planszówkowych gadżetów, planszówkowych usprawnień, czyli pokażemy wam przeróżne Dice Towery, tacki, inserty, playmaty i naprawdę różne inne fajne rzeczy. I kolejna informacja dla fanów Ruta, czyli pojawi się, najprawdopodobniej pojawi się za jakiś czas gameplay z fanowskimi frakcjami. W tym momencie te nasze fanowskie frakcje się robią, się drukują. Jak tylko do mnie przyjdą i porządnie je sobie ogramy na tyle, żeby się nie zbłaźnić, pokazując właśnie taką rozgrywkę, żeby tutaj się dużo nie mijać z zasadami. No wiadomo, uczenie się nowych frakcji do Ruta czasami trochę może trwać. No to właśnie zaprezentujemy wam taką rozgrywkę z fanowskimi frakcjami. Jak już przyjdą one wszystkie do mnie, zobaczę sobie, które najlepszą mają synergię na trzech graczy, ponieważ najprawdopodobniej zagramy z Jagodą, chyba ona jeszcze tego nie wie. To też postawimy ankietę na YouTubie i będziecie wybierać, które nowe frakcje fanowskie chcecie zobaczyć. Pojawi się na kanale także materiał do gry, której akurat tutaj nie ma i będzie to gra także od Lucky Duck Games. Będzie to Turing Machine. Naprawdę fenomenalna, dedukcyjna gra. No i teraz tak, na sam dosłownie koniec dwa słowa o naszym nadchodzącym Patronite, ponieważ dużo osób do nas pisze. Odpowiadaliśmy na te pytania także na naszych live'ach. Dużo osób pisze o Patronite'a. Kiedy? Oficjalnie teraz zapowiadam, że nasz Patronite wystartuje w grudniu, także jeśli jesteście zainteresowani, jeśli będziecie zainteresowani wspieraniem nas, jeśli lubicie to, co robimy, podoba wam się cała nasza praca i cały nasz wysiłek, który jest pompowany w ten kanał, no to będziecie właśnie mogli się odwdzięczyć właśnie przez patronowanie naszego kanału. Draft takiego Patronite'a mam przygotowany, być może wkleję już tutaj część, żebyście zobaczyli sobie, jak to będzie, co tam będzie, co będziecie mogli wesprzeć. O dokładnych opisach progów, co będziecie w zamian dostawać za to, ponieważ my też naszym patronom będziemy, no, będziemy dawać dużo od siebie. Na pewno to, co przewidujemy, będą to kody rabatowe do przeróżnych sklepów naszych partnerów, będą to losowania gier, ale także raz na jakiś czas będziecie dostawać specjalne, personalizowane gadżety. My już naprawdę mamy całą masę pomysłów, ale też będziemy w przeróżnych celach na tym Patronite wrzucać różne usprawnienia naszego studia. Nie tylko chcemy zaopatrywać się w coraz to lepszy sprzęt, ale także chcemy budować coraz więcej setów. Jak mogliście zauważyć, właśnie w tym tygodniu pojawił się nowy set, nowe studio japońskie, pojawiła się Posiadłość Szaleństwa, oczywiście do lochów, które już były wcześniej. Mamy w planach także przeróżne tła sci-fi, kosmiczne i tak dalej, no ale to już byśmy chcieli zrobić na tak bardzo grubo, że właśnie będziemy w tym potrzebowali waszej pomocy. Wszystko będzie oczywiście opisane na tej stronie naszej Patronite'a. No
No i to by było wszystko. To były właśnie październikowe newsy. Jeśli lubicie ten format, jeśli doceniacie całą tą moją, naszą, ponieważ Mary też tutaj ma swój udział, jeśli doceniacie całą naszą pracę, to przypominam jeszcze raz, zostawcie komentarz, zostawcie lajka, bierzcie udział w konkursie i oglądajcie inne nasze filmy. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Jeszcze raz dziękuję, że byliście tutaj i do zobaczenia. Do następnego. Na razie.